tak wygląda już nasza gotowa zapiekanka ziemniaczana, warzywnia, mięsna z pikantnym sosem. Przepis po nowoorleańsku według sławnego szefa nowoorleańskiego Paul Purdell. Smacznego! Do zapiekanki mięsnej potrzebujemy 3/4 kg zmielonej wołowiny i 3/4 kg zmielonej wieprzowiny. Do naszych przypraw do mięsa potrzebujemy 4 łyżki stołowe masła, 3/4 szklanki cebuli, 3/4 drobno pokrojonego selera naciągowego, 1/4 szklanki bell pepper, czyli papryki. I to razem wkładamy na patelnię. Następnie jedna duża łyżka stołowa pokrojonego soku. Jedna duża łyżka stołowa sosu Worcestershire. Pół łyżki stołowej sosu Tabasco albo innego ostrego sosu. Dwie łyżeczki cayenne pieprz. To wszystko wrzucamy razem na patelnię. To są przyprawy do naszego mięsa. Mieszamy wszystko, czyli masło, cebula, czosnek, papryka, seler naciągowy, sos. Wszystko razem mieszamy. 1,5 łyżeczki soli. Przez 5 minut, żeby się nam te wszystkie przyprawy razem ugotowały. 5 minut na takim średnim ogniu i mieszamy dość często. Naszego mięsa, które włożyliśmy do naszej miski, będziemy miksować razem. W tej chwili włożyliśmy pół szklanki zmielonej bułki. Następnie wkładamy nasze przyprawy. Ponieważ my to robimy w mikserze, to przyprawy są gorące, ale jeżeli ktoś będzie mieszał ręcznie, to trzeba to poczekać, aż przyprawy ostygną, żeby się nie poparzyć. Czyli takie gorące przyprawy wkładamy teraz do mięsa i będziemy mieszać w mikserze. Mieszamy przyprawy, następnie wkładamy pół szklanki naszej śmietany i następnie wbijamy dwa jajka, czyli pół szklanki śmietany, dwa jajka, pół szklanki bułki zmielonej, nasze przyprawy i mięso. To wszystko razem mielimy w mikserze, aż do pomieszania. Miksujemy w mikserze, aż do pomieszania. Okay. Wszystko już nam się ładnie zmieszało, zmiksowało. Nie? Wkładamy nasze mięso do wysokiej patelni, w której będziemy piekli. Najlepiej, żeby to była taka żelazna patelnia, albo możemy użyć też prodziżu, żeby piec nasze mięso. Czyli równomiernie rozkładamy nasze mięso i będziemy piekli. Nasze mięso już jest gotowe. Robimy tak, że w środku jest trochę niżej, po bokach jest trochę wyżej, żeby jak później włożymy warzywa, żeby nam warzywa się ładnie trzymały. Tak już przygotowane mięso wkładamy do piekarnika na temperaturę 175 stopni. Nasze mięso już jest w piekarniku na około 35 minut w temperaturze 425 Fahrenheitów, ale ja podam polską temperaturę. Muszę przeliczyć, bo na razie my to pieczemy w temperaturze Fahrenheita, czyli pieczemy nasze mięso przez około 35 minut. A następnie później dołożymy warzywa. Robimy sos do naszego mięsa. Wlewamy 1/4 szklanki oleju do naszego naczynia. Garnka, bo będziemy mieszać i gotować nasz sos od garnku. Więcej niż 1/4 szklanki mąki wsypujemy do naszego gorącego oleju i mieszamy. Wszystko razem. Wkładamy 1/4 seleru, 1/2 papryki i 1/2, właściwie nie całą szklankę pokrojonej cebuli, czyli papryka
wesele, cebula, dwa listki laurowe. Mieszamy dwa razy. Połowę łyżeczki białego pieprzu. Tak samo pół łyżeczki czarnego pieprzu rzucamy i mieszamy razem. Yeah, chop them very fine. So that somebody doesn't get a big piece. Puszkankę wody wlewamy do naszego sosu i razem wszystko mieszamy. I do łyżeczki, półtorej łyżeczki bulionu wołowinowego mieszamy razem. When you put the water, you want to put a little water in and then let it cook for a while. Wtedy pełnimy warzywa, czyli kabaczek, cukinię, cebulę i marchewkę, żeby już połowić na nasze uwieczone mięso. So you want to cut just the meat and leave the seeds inside. So leave the seeds. Czyli tylko obcinamy taką grubą skórę, a zostawiamy te nasiona. Wyrzucamy, zostawiamy tylko tą grubą skórę i kroimy drobniutko takie długie paski. So you want to cut them thin. Kroimy je cieniutko. And cut them so that you can get them on a fork. Mięsa na patelnię, bo ten tłuszcz użyjemy do smażenia naszych warzyw. Dajemy łyżeczką mięso, żeby nam nie wypadło i odlewamy tłuszcz z mięsa. Na ten tłuszcz wysypujemy warzywa i zaczynamy od marchewki, bo ona zajmuje więcej czasu na ugotowanie. Mamy wszystko. Just use a spoon to break them up. I tą łyżeczką po prostu tak rozbijamy, żeby ta cebula się podzieliła. Została nam jeszcze cukinia i kabaczek. And cook about 1 minute. Gotujemy, czy smażymy około 1 minuty. Mamy kabaczek i cukinię na koniec. I mieszamy aż do ugotowania czy do smażenia, żeby były miękkie. I bardzo ważne, żeby nasza patelnia była na wysokim ogniu, żeby była bardzo gorąca. Dokładamy trochę soli. But the spice comes from the meat. Ta pikantność jest od upieczonego mięsa, czyli ten sos, co oddaliśmy, ten tłuszcz, spowoduje ten zapach i smak. Gotowane nasze warzywa wyrzucamy na upieczone mięso. Mamy wodę z naszych ziemniaków i ją zostawiamy, bo jak będziemy robić pire, może nam się przydać, więc jej nie wylewamy. Mamy śmietanę do ziemniaków. And butter. I masło. And some white pepper. I biały pieprz. And back in. Jeżeli chcemy, żeby było bardziej takie kremowe, dodamy więcej wody. Pamiętamy, że wyschnie przy pieczeniu. Dodamy ziemniaki na naszą zapiekankę, na warzywa i będziemy zapiekać. Ziemniaki rozprowadzamy do mleka i będziemy zapiekać. Wprowadzamy również. Następnie będziemy piekli, aż góra będzie brązowa i dopieczona. To już
już jest nasze upieczone danie. Zaraz będziemy kroić. Bardzo ważne, że najpierw na dno wylewamy nasz spiekany sos i dopiero później na to kroimy naszą zapiekankę. Czyli sos idzie na dno, a nie na górę zapiekanki. I tak wygląda już nasza gotowa zapiekanka ziemniaczana, warzywna, mięsna z pikantnym sosem. Przepis po nowoorleańsku według sławnego szefa nowoorleańskiego Paul Verdell. Smacznego!